5 kwietnia uczniowie klas szóstych w szkołach podstawowych w całym kraju przystąpili do egzaminu podsumowującego ich wiedzę. Na terenie gminy Kozienice do egzaminu tego powinno przystąpić 278 uczniów. My z kamerą tego dnia gościliśmy w publicznej szkole podstawowej numer 3 gdzie sprawdzian pisało 98 osób. Sprawdzian w klasie szóstej obejmuje Umiejętności i wiadomości zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie trzech kluczowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego. W naszej szkole uczniowie, jeżeli chodzi o język obcy, piszą Sprawdzian z języka angielskiego. Sprawdzian podzielono na dwie części. Pierwsza część obejmuje umiejętności i wiadomości. W zakresie języka polskiego i matematyki. Są to za zadania zamknięte i otwarte. Mogą one być sprecyzowane na podstawie tekstów przyrodniczych bądź historycznych. Natomiast część druga w zakresie języka angielskiego są to tylko zadania zamknięte. Uczniowie, pytani przed egzaminem o emocje, odpowiadali: Na luziku, na luziku, tak. Wszystko jest opanowane? Tak, wszystko. Czyli w ogóle nie ma stresu ani przed pierwszą, ani przed drugą częścią? Nie ma w ogóle. Powiedz mi, jak Ty się przygotowywałaś do tego egzaminu? E, prawie w ogóle, trochę z rana. Jak Ty się przygotowywałaś do tego egzaminu? E, nauczyłam się. Dużo? Tak średnio. A, a kiedy? Wczoraj? E, wczoraj, dzisiaj, rano, i tak. No, tyle. Stresujesz się trochę? E, no, trochę tak. Co cię bardziej przeraża? Pierwsza część czy angielski? Raczej tak matematyka. Jest trochę stresu? No troszkę zawsze jest, ale lajtowo tak bardziej do testu się podchodzi. Trochę zestresowana. Co Cię Co najbardziej stresuje? Ten, ta pierwsza część czy ta językowa? Językowo. Czego się obawiasz najbardziej? Zadań zasłucham. Czego bardziej się obawiasz? Pierwszej części czy tej drugiej językowej? Pierwszej. Pierwszej matematyki najbardziej. Czy Ty się stresujesz przed egzaminem czy nie? No tak średnio. Średnia. No bo tak, ten, sz, ten szóstoklasisty może stresować. A bardziej pierwsza czy druga część? Eee, pierwsza. O godzinie dziewiątej szóstoklasistom rozdano karty egzaminacyjne. Na napisanie pierwszej części uczniowie mieli 80 minut, na napisanie drugiej 45. Szóstoklasiści z orzeczeniami mieli wydłużony czas na napisanie egzaminu. Nad prawidłowym jego przebiegiem czuwały specjalnie powołane czteroosobowe zespoły nadzorujące komisje zbierają od uczniów już po zakończeniu sprawdzianu pracę pakują je w odpowiednie koperty sporządzają protokół z przeprowadzonego sprawdzianu i następnie te prace są odwożone do Radomia tam przekazywane są okręgowej komisji egzaminacyjnej. Ci uczniowie, którzy 5 kwietnia nie mogli przystąpić do sprawdzianu, będą mogli go napisać w czerwcu. Wszystkim życzymy jak najlepszych wyników.